Na czym Rosji zależy? No Rosji zależy na pokonaniu NATO, na osłabieniu NATO, na obezwładnieniu NATO. Ale pan myśli, że ten scenariusz wojny hybrydowej na terenie państw bałtyckich, czyli na terenie NATO, jest realny? Jest realny pod warunkiem, że Rosja zapewni sobie... I nie oznaczałoby to wojny NATO-Rosja? A no właśnie, pod warunkiem, że Rosja zapewni sobie, że NATO nie wystąpi całe, że nie przekształci się to w wojnę na wielką skalę z NATO, bo tę wojnę by Rosja przegrała, prawda? Więc chce sobie zminimalizować to ryzyko reakcji NATO na jakieś zamieszki, na jakąś taką tajną, skrytą interwencję w krajach bałtyckich, bo gdyby jej się udało wyrwać któryś z krajów bałtyckich z NATO, no to tym samym... Ale wie pan, wyrwać to już znaczy przejąć władzę w tym kraju. Niekoniecznie. Stworzyć na przykład tam jakiś spolegliwy sobie rząd, taki, aby ten kraj, któryś z krajów bałtyckich, no, nie był już pełnym sojusznikiem NATO, a może by wystąpił z NATO i tak dalej, i tak dalej. To niekoniecznie musi tam fizycznie Rosja być obecna w którymś z krajów bałtyckich, aby wyrwać... A to politycznie ten... rozumiem, ale mówiliśmy o takim wariancie podobnym trochę do krymskiego, tak to nazwijmy, kiedy zielone ludziki się pojawiają. Pan uważa, że taki scenariusz w którymś z państw NATO jest możliwy? Tak jest. Moim zdaniem właśnie w którymś z krajów bałtyckich jest możliwy, po odpowiednim oczywiście przygotowaniu, właśnie takim różnym informacyjnym, różnych wspieraniu różnych wewnętrznych sporów, konfliktów i tak dalej. To jest na pewno trudniejsze niż w stosunku do Ukrainy, bo tu nie ma takich warunków, ale moim zdaniem to jest jedyna możliwość, w jaki sposób Rosja może cokolwiek wygrać z NATO. A obecność żołnierzy brytyjskich, kanadyjskich i niemieckich w państwach bałtyckich nie zablokowała tej możliwości? Ona jest raczej osłoną przed otwartą inwazją rosyjską na kraje bałtyckie. Ale nie przed takimi działaniami. Pod sztandarami, prawda? Gdyby rosyjska armia tam wchodziła, no to wiadomo, że jest otwarta wojna. Natomiast gdyby tam była taka pełzająca interwencja, najpierw nawet bez wysyłania tam jakichkolwiek swoich specjalców przebranych za miejscowych bandytów, mafiozów, którzy się tam biją, niby to między sobą, a jednocześnie z władzami tamtejszymi i tak dalej, no to wtedy reakcja NATO, te bataliony, które tam są, mogą być ominięte w tym zupełnie konflikcie, prawda? One mogą być nieatakowane, nieruszane zupełnie. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej TOK FM oraz w archiwum na stronie tokfm.pl/audycje.